Siemanko, pokażę kopiowanie od znajomych znowu, tylko tą metodą tyle raz, że już nie wybieramy drugi raz postaci z fabuły. No żeby się zgliczować, to możecie albo przez biuro, tam przychodzicie z biura, z garażu w biurze do biura i odpalacie misję z mapy. Potrzebujecie znajomego wtedy na Tytanicznej i my tutaj też. Ten tor wyścigowy i tutaj będziemy trzymać, wjeżdżamy do środka tam na ten tor i będziemy trzymać guzik Options i Y lub trójkąt na Xboxie lub PS4, tak żeby ten ekran mieć, ten pasek się tu zapełnia. Musi na tej siatce, która była, mieć pauzę, czyli wciskam Y i pauzę jednocześnie, jak pasek jest zapełniony na full, puszczam. Musicie mieć taki ekran, wtedy odpalacie sobie byle jaki tam wyścig z mapy. Jak będziecie w lobby, zwyczajnie opuszczacie znajomym, jeżeli to sesja dla zaproszonych, zwłaszcza tu Xbox, to dołączacie do niego przez właśnie tą pauzę. Jeżeli przez profil, no to będzie musiał opuścić PS4, tam nie musi nic opuszczać, ale znajomy musi wam zahostować tutaj jakąś misję, no najlepiej tą tytaniczną robotę. Jesteśmy teraz niewidzialni, czyli dołączamy do znajomego, który jest na tej tytanicznej i potwierdzamy wszystkie komunikaty jak leci. Cyk, 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 ja tu spamuję nawet. Odmroziło nas, już jesteśmy widzialni i teraz teleportuję, ja akurat używam tu areny. Teleportuję się poprzez wyłączenie pada do mojej areny. Znaczy się w pobliże. No i tak, żeby się zgliczować, też potrzebujecie albo pojazd z areny, zależy czego używacie, albo pojazd klubu nocnego. Też w klubie nocnym nie trzeba mieć pojazdu, bo jeżeli macie klub nocny, to i macie też speedo, także możecie sobie przez interakcję wezwać speedo i speedo wjechać do klubu nocnego i tak samo się zgliczujecie, jakbyście tam samochodem. No ja na początku użyłem zwykłego LG z areny, no to będę wjeżdżał do areny. Tu wyłączam pada na 40 sekund, po tych 40 sekundach go włączam, klikam sprowadź pojazd osobisty, no i wracam do areny na ten poziom garażu, z którego go wezwałem. No to tą metodę gliczowania się już na pewno znacie wszyscy, tylko że ja to robię poprzez właśnie teleportowanie się przez te akcje z mapy, także nie potrzebuję tu żadnego RC Bandito. I wjeżdżamy do areny, tam skąd go wziąłem na początku, no to już nie pokazywałem, że dzwonię do mechanika, wzywam tam, kurde, z tego poziomu ten samochód. Wam mówię, wezwaliście z B2, wracacie nim do B2, no i tyle. Macie ten ekran taki, te błyski, to zwyczajnie klikacie trójkąt lub Y, żeby wysiąść z pojazdu. No teraz możecie wezwać sobie RC Bandito, wsiąść, wysiąść tam. Ja się teleportuję poprzez te niebieskie znaczniki z mapy. Wiem, że jestem już zgliczowany. Też wyłączam pada na 40 sekund. Po 40 sekundach pada włączam, jestem na miejscu. I teraz tu jest ważne, gdzie znajomy ustawi wam samochód, bo teraz będziemy nie tam wybierać drugi raz postać z fabuły, szli na interakcji, czy tam na tej pauzie do samochodu od znajomego, tylko na czarnym ekranie będziemy klikać Y lub trójkąt, żeby wsiąść do auta od znajomego. Tu pokażę, gdzie znajomy musi ustawić dokładnie ten samochód, ale może też się zdarzyć, że wsiądziecie do auta z ulicy i skopiujecie auto z ulicy. To wtedy tylko powtarzacie te kroki przy mobilnym. Ale to zaraz pokażę, o czym mówię, bo też może się zdarzyć, że naprawdę weźmiecie auto z ulicy, a nie auto od znajomego. I tutaj tak jak było, wzywacie mobilne, znajomy do was się dosiada, klika tą pauzę, na niej zostaje, wy podjeżdżacie pod mobilkę, klikacie strzałkę w prawo, jeżeli to jest pojazd na straty z mobilnego, jeżeli z innego garażu, to potwierdzacie tamte komunikaty o zamianie pojazdów. I teraz tak, znajomy, tu jest taka
punkt odniesienia wam pokażę. Taki asfalt lepiony. My się respimy gdzieś tu na środku i znajomy, tak jak tutaj widać, ta studzienka, tak ustawia wam samochód. Że my się zrespimy, będziemy klikali, no nie będzie widać, że się zrespiliśmy, ale jak będziemy klikać cały czas trójkąt lub Y, to nasza postać wsiądzie do auta od znajomego. Ale mówię, no tak jak tu widać, przejeżdżają samochody botów, no to możecie czasami tam bota wyrzucić z pojazdu i skopiować auto z ulicy. I tu jest cały ten mail. No i o to tu chodzi. Znajomy na pauzie, podjeżdżamy, strzałka w prawo, komunikat potwierdzamy. No jeżeli to jest auto z innego garażu, cofamy. No i tu możemy jeszcze sobie wybrać postać z fabuły. Komunikat anulujemy, podchodzimy, klikamy wejdź sam, potwierdzamy i klikamy sobie tutaj tylko trójkąt albo Y. Już nie wybieramy żadnej postaci z fabuły, tylko klikamy Y. Możecie spamować, możecie sobie powoli klikać, aż wasza postać tam wsiądzie na tej ulicy do auta od znajomego, wciągnie was do mobilki, auto jest wasze. To jest całe obejście tego kopiowania. Po prostu nie wybieramy na czarnym ekranie jeszcze raz postaci z fabuły, tylko klikamy od razu te odpowiednie guziki, żeby wsiąść do auta od znajomego. Pozdrawiam, elo.